przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu Komisja Kultury. Komisja Kultury, bardzo proszę o przedstawienie. Ja będę mówił. Uchwały w sprawie opinii warunku zawodowej w zakładzie gminy inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Białkach nr 75/74, 75/71. Obręb 58, ewidencja pod górze przy ulicy Czerniakowskiego i Kosocińskiego. Opinię się negatywnie na rzecz zabudowy do zabezpieczenia inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, obsługą komunikacyjną na oraz zagospodarowanie terenu na działkach 75/74, 75/51, obręb 58, jednostka podróże oraz budowę wjazdu na działkach, przy czym zmienione są tutaj działki, tam uchwale są napisane. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne jak wyżej ze względu na nieprecyzyjne określenie inwestycji. Na przykład w projekcie budżetu jest kilku budynków mieszkalnych. Co to jest za określenie? Kilka budynków mieszkalnych. A takie jest określenie. Brak określenia, gdzie znajduje się 150 miejsc parkingowych. Brak danych odnośnie zagospodarowania budów wodowych. Zlewnia rzeki Seraty, gdzie obowiązkiem jest spuszczenie ze współczynnikiem 0,1, a reszta musi być w zbiornikach retencyjnych. Nie ma nic powiedziane w budżetce. Niezrozumiałe wyliczenie kubatury budynku, jak przy użytkowej powierzchni 9450 m może być kubatura 57100. Czyli wszystkie pomieszczenia mieszkalne mają wysokość co najmniej 6 metrów. No niezrozumiałe dla mnie to jest. I to są dane wzięte z projektu uchwały WZZT. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo to się go poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? No, ja jeszcze chciałbym tutaj uchwały, tak, którą, bo będę do niej wydany, że na Nowym Bieżanowie tam w dalszym ciągu będzie zostawało 11 tysięcy. Z zadań, które zrezygnowaliśmy, z budowy baszty, dodaje to zadanie wisi. Ono nie zostało zdjęte, bo mówimy 25 i 25, a 11 tysięcy zostało, więc to też była jasność, że może to będzie.